I'm studying social media management and digital commerce. I jestem studentem pierwszego roku. I am in the last year of studying international peace and conflict studies at Collegium Civitas. I jestem członkiem ambasady Consilium Civitas. Studiuję na Collegium Civitas socjologię. Jestem przewodniczącym koła naukowego Europejska Ukraina. This is the first time I study abroad, so I have a chance to meet new friends, discover new cultures. Unfortunately, this year, due to coronavirus, we have to learn online, but it didn't stop me from gaining more knowledge. To było dosyć zaskoczenie, że idę na studia i właściwie pierwsze moje doświadczenie na studiach to jest pół roku normalnej pracy i potem pół roku zdalnej, więc trochę byłem przestraszony, bo w ogóle jakby studia były... No w ogóle się stresowałem studiami, ale wyszło chyba okej i zajęcia te czuły się normalnie tak naprawdę, znaczy normalnie jak tylko się dało. Byliśmy przyzwyczajeni do codziennych wizyt w Pałacu Kultury, do tych okolic, a potem zostaliśmy zamknięci w domach. Paradoksalnie, jak się okazało, ta pandemia była dla nas rewolucją, bo okazało się, że z São Paulo, z Tasmanii czy z Sydney jest równie blisko do Warszawy, co z innego polskiego miasta. W tym momencie możemy uczyć się z różnych miejsc na świecie, kraju. Byłem na przykład w Sopocie, gdzie mogłem uczestniczyć w zajęciach, a zaraz po nich udać się na plażę odpocząć. Możemy podyskutować i możemy dodawać sobie otuchy, wymieniając się doświadczeniami z tych miejsc, w których się aktualnie znajdujemy. It's like having a class with a camera and my cat walks in and I pick him up and show him to the camera and the teacher says, oh yes, cats are allowed to take part in the class. Nie patrząc na tymczasowe trudności związane z kwarantanną, kontynuowaliśmy działalność i też byliśmy w kontakcie z moimi przyjacielami, kolegami ze studiów i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. I myślę, że w radiu poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Od razu przenieśliśmy swoje audycje z tej naszej strony internetowej na Facebooka i YouTube'a. Czyli w sumie zrobiliśmy to, co robią różne media i tak jakby dzięki temu nie odczuliśmy tej pandemii aż tak, jak moglibyśmy to odczuć. Brakowało też mi wizyt w restauracjach, które lubiłem zwiedzać podczas przerw od zajęć na uczelni. Powodowało to, że musiałem nauczyć się gotować w domu. Myślę, że wychodziło mi to całkiem nieźle. Oczywiście mieliśmy więcej czasu dla siebie, na hobby, na samorozwój. Ja na przykład zaczęłam kurs nauki jazdy i miałam okazję spełnić marzenie dzieciństwa, nauczyć się gry na gitarze. Więc w przyszłości będę, nie wiem, robić jakieś pokazy online na Instagramie. Jako przewodniczący samorządu studentów Collegium Civitas chciałbym podziękować wszystkim za współpracę, zarówno studentom, jak i wykładowcom i innym pracownikom administracyjnym Collegium Civitas. Wykładowcy bardzo fajnie z tym się poradzili, naprawdę kontynuują pracę w grupach podczas zajęć, pokazywać prezentacji i zajęcia są prowadzone w sposób interaktywny. To nie jest tak, że my tu jesteśmy dla wykładowców, ani nie jest też tak, że oni są dla nas. No my jesteśmy po prostu dla siebie, my żyjemy w symbiozie. I dziękuję serdecznie wszystkim wykładowcom Collegium Civitas, kolegom, kadrze za ten wspaniały rok i wszystkie poprzednie. Ten rok był nietypowy, nietypowo się uczyliśmy, no i można powiedzieć, że też nietypowe będą wakacje. No ale mam nadzieję, że wszyscy jakoś skorzystają z tych wakacji i odpoczną. Staliśmy silniejsi, a w przyszłości będziemy jeszcze lepiej mogli pokonywać wszystkie trudne sytuacje. I wish everybody a great vacation. Now it's not fully clear where you'll be able to go to vacation, but I still hope everything works out well at the end. Mam nadzieję, że już w Pałacu Kultury, ale jeżeli nie, no to do zobaczenia na Teamsie, Zoomie. No a my widzimy się w październiku. Mam nadzieję, że nie przez Teamsa, tylko u nas na 12 piętrze. And I hope you guys have a wonderful summer vacation and see you in the next year.